Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech podzieli się z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my, co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto Ewangelia trzeciej niedzieli Adwentu, która nosi imię Gaudete, czyli przypomina o radości, największej radości, jaką sprawił nam Bóg, jeśli tak można się wypowiedzieć, radości nowego życia, dosłownie i w przenośni, dar rodzącego się Boga. Trudno sobie to wyobrazić, że Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, miał ludzkie serce, ludzką duszę, która odczuwała smutek, lęk, radość. Że Bóg mógł być dzieckiem, takim niewinnym, bezbronnym, którym trzeba się zaopiekować. Wiemy, że jakby małe dziecko zostawić nawet na jakiś niedługi czas bez opieki, to tym samym skazalibyśmy to dziecko na śmierć. A Bóg chciał być taki bezbronny, aby człowiek się nim zaopiekował, po to, żeby ten Bóg mógł zaopiekować się kiedyś człowiekiem. Trudno to jakoś sobie uzmysłowić, aż to napawa jakimś lękiem wewnętrznym, kiedy o tym rozmyślam. Dzisiaj, tę niedzielę Gaudete, Kościół czyta Ewangelię Łukaszową, która zapowiada nowy chrzest i dużo pytań w tej dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy pytają Jana. Spotkamy człowieka, który nas zainspiruje, to rodzi się nam wiele pytań i chcemy temu człowiekowi zadać pytania. Dzisiaj bym się gdzieś skupił na tej tajemnicy pytań, stawiania dobrych, mądrych pytań. Co takiego jest, że kiedy coś nas zainspiruje, to uruchamia to wiele, wiele pytań i że też poszukujemy ludzi, którym chcemy stawiać ważne pytania. I pytanie do nas, komu stawiamy pytania? Czy stawiamy pytania Bogu? A jeżeli tak, to jakie? Czy stawiamy pytania ludziom? A jeżeli tak, to jakie i komu? Czy sobie stawiamy pytania? A jeżeli tak, to jak one brzmią? Gdybym miał się teraz zastanowić, jakie bym sobie zadał pytanie? Jakie pytanie bym zadał swojemu przyjacielowi? Nie daj Boże, jeżeli mam to wrogowi. I jakie pytanie zadałbym Bogu? O co bym Boga zapytał? Ludzie dzisiaj pytają, co mamy czynić? To jest takie pytanie klucz. Co mam czynić? Que cosa vuoi? Tak pytał Franciszek z Asyżu. Co mam czynić, Panie? Que cosa vuoi, Signore? Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, żeby się zbawić? Tak pytał też młodzieniec, który niestety odszedł zasmucony. Co mam czynić, Panie? A Jan tak prosto odpowiada. Kto ma dwie suknie, niech podzieli się z tym, który nie ma. Tak samo z żywnością i tak samo z czymś innym.
Trzeba się dzielić, trzeba okazywać miłość w praktyce. Jak nie wiesz, co czynić, to czyń miłość, miłosierdzie. Dziel się dobrym słowem. Dużo młodych ludzi dzisiaj przychodzi i mówi: proszę księdza, ja nie wiem, co ja mam robić. Moje życie nie ma sensu. A Jan podpowiada: podziel się tym, co masz, tym, co i tak darmo otrzymałeś. Przychodzą także celnicy, żeby przyjąć chrzest. I oni też pytają: nauczycielu, co mamy czynić? A on im odpowiada: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono, czyli bądźcie uczciwi. Nie róbcie ze swojej pracy pewnego mechanizmu do bogacenia się. Bądźcie uczciwi. Takie szlachetne, być uczciwym, jak bardzo lgniemy do ludzi uczciwych. Pytali też żołnierze, oni też pytają, co my mamy czynić. Właśnie, gdyby dzisiaj żołnierze na granicy polsko-białoruskiej mogli zadać Panu Jezusowi pytania, to jak one by brzmiały? O co by zapytali Pana Jezusa? Jaką odpowiedź by otrzymali na swoje pytania? Chociażby w tej kwestii tak upolitycznionej i tak trudnej, co zrobić? Można domniemywać, że Pan Jezus ocaliłby i uchodźców, i migrantów, i żołnierzy białoruskich, i żołnierzy polskich, Białoruś i Polskę. Szukałby jakiegoś wspólnego mianownika, żeby nie zgubić żadnego człowieka. Warto pytać i warto pytać ludzi mądrych. Tak dużo młodych ludzi mówi, że proszę księdza, pytałem, ale dostałem tak straszną odpowiedź. Czasami pytamy niewłaściwych ludzi, ludzi, którzy mają inne niż ewangeliczne spojrzenie. To poszukiwanie odpowiedzi dokonuje się przez stawianie mądrych pytań. Coś musi w nas dojrzeć, żeby postawić dobre pytanie. Ewangelia mówi dalej, że gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on przemówił do nich, że ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. O, ile pokory w tych słowach jest. Jakże człowiek pragnąłby być drogą też dla innych ludzi, pod prowadzeniem innych. Czy tym nie jest służba kapłańska, bycie mężem, ojcem, matką, żoną, Polakiem, żeby też wskazywać swoim rodakom drogę. Ja nie jestem światłem, ale idzie światło. Nawet nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów. Ja mam tylko głos wołającego na pustyni. Ja was chrzczę tylko wodą, ale przyjdzie ktoś, kto was ochrzci Duchem Świętym. Co to znaczy? Duchem Świętym udzieli wam siedmiorakich darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Oto trzecia niedziela Adwentu, która nosi w swoim sercu radość, też domaga się mądrych pytań, żeby stawiać mądre pytania. Nieraz już może słyszeliśmy tą tezę, że odpowiedź jest. Tą odpowiedzią jest zawsze Chrystus. On jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Ale sztuką jest stawianie mądrych pytań, które uruchamiają myślenie, ale które też są owocem pewnego myślenia. Jeżeli uczeń w szkole zadaje mądre pytania, to już zasługuje na piątkę. To znaczy, że myśli, że analizuje, że szuka prawdy, że przebija się przez jakiś mrok. Wielka nagroda dla takiego ucznia, który stawia dobre pytania. Obyśmy też tę niedzielę radości umieli postawić Bogu, sobie i innym dobre pytania.